Okej, okay. Dobra, ja jadę już w stronę handlarzyny. Ten strzela. Tylko dźwięk się rozchodzi. Ej, słuchaj, nie będzie problemem, jakbyś mógł do mnie podjechać? To zależy, jak daleko jesteś. Bo... 50 metrów od ciebie aktualnie, 40. Bo widzę, że tyle zębiaków z okolicy ściągnąłeś. Jesteś w tej farmie? Mhm. Jak możesz, to tyłem chyba jest ich najmniej. Wyczyściłem tam. Chodzi o to, że sobie nogę złamałem i... O, to jest właśnie Paweł Jumper. W jakiś sposób mi nie pomagasz, aktor? Jakim? Że mi strzelasz pod nogami, no i co? Ten masz... masz nie. Szyny? Nie mam chyba, ale jeden dzik zniknął już. Były chyba dwa, prawda? Mhm. To jeden. Poczekaj, uważaj, bo znam jak idzie. Wyluzuj, się go nie boję. Nie wiem, ale chcę go sobie... O kurwa. Bo... A, i wypsterkałem się z całej amunicji. Gratuluję. Gdzie mi się jeszcze dotłukują? U góry coś robią, ale... U góry, a nie tu? Nie, ale wiesz, w czym jest problem? Mhm. Mam złamaną nogę i tak... Zaraz coś wymyślimy, czekaj. Więc jakbyś mógł tu z szynami, a w sumie... Zobacz, mogę czy nie mogę sprintę zrobić. Masz taśmę jedną? Nie mam. Ale wiem, gdzie może mogą być szyny, nie? Czekaj, ja przygotuję szybko. W sensie tam u góry masz skrzynki z lutem, nie? Tym takim zaawansowanym. Tam na górze? Mhm. Kucaj. Kucaj! Tu! Kucaj. Już kucasz? O, tu jeszcze zębiaczki są. Oj, to dużo. Uważaj, bo jeden może spaść. Na szczęście nie spadł. Dobra, ale to nie były te z questa, bo już mi wyczyściło. Musisz iść wyżej. To jest tam... No. Tam masz tą drabinkę i... Uważaj, widzę, bo widzę, się... Tam po drugiej stronie masz, myślisz. Opa! Ile amunicji, panie, żartuję. Dobra, weź tam co potrzeba i... To potrzeba, czy to co... tam co... Nie, co... no bo tu jest sporo lutu, dobra, ci zostawię to. Ważne, żeby tam szyny mieć, żeby móc chociaż skakać. No ale muszę rozwalić te skrzynki transportowe, może tutaj będzie coś. No, aktor! Wiesz, co tu jest? Mm. Jak ci powiem, ty się zestrasz. Mm. Młot rozbiórkowy poziom 6. No, a to jeszcze mnie aż tak nie boli. Mogę go wziąć? Wiesz. Jakbyś mi jeszcze powiedział kastet. Poziom 6. Nie, no to wiesz. To jeszcze bym się wtedy może i załamał. Ale no... Chwilowo. A jeden klej masz może? Klej mam. Już idę do ciebie. Kości akurat zbierałem, bo mogę sobie później ten klej zrobić i coś tam sobie mogę wytworzyć, nie? Dawaj ten klej. A, klej do strzelby, dobra. To za ten młot. I tam oczywiście możesz dalej na górze przedmioty, więc... Dobra, 30 minut i... Bary, bo zębiaki znów tu idą. Dobra, ja idę tam na górę, nie? Czyli co, młot otwarty już mogę rozebrać, tak? Ja go brać nie będę, nie?
No dobra. A jeszcze serwera chyba nie wyłączasz, co? Nie, na razie nie wyłączam. A odcinek skończyłeś? Tak, czy... tak, już następny leci. No ale no tutaj jest elegancko, no. A w sensie następny teraz leci, czy... Tak, tak, już następny. Już trzeci chyba. Dobra, to ja idę tutaj zobaczyć te skrzynki. Lecę oddać w końcu questa. I być może nawet coś kupić. O, moja amunicja, dobra. Natarka do broni czy rurobomba? 10 sztuk, kurde, oj, korci. Latarka do broni. Klej, części elektryczne, latarka, resztki polimerów zrobię sobie sam. Rurobomby. A i też teraz mogę rower sobie wybrać. Teraz powinieneś mieć quest specjalny z tym. Quest specjalny. Czekaj, bo ja bym zapomniał. No to jest bo to jest eliminacja i transport. Mam otwarcie szlaków handlowych 1000 metrów prawie, no 900. Daleko. O kurwa! Strzelba rurowa poziom 6. Superowo. O ja pierdzielę. Dobra, akurat to mnie trochę zasmuciło. I to od tego NPC-ta. Tylko jeden pocisk tu jest z tym. To w sensie, jest w sensie takie questa ci dał? Nie, już dostałem przedmiot. Nawet jeden pocisk, czy ja wiem, czy takie dobre. Długo się ładuje. Nie, to... Tylko to jest, że poziom 6, nie? Tak jak twój pistolet. Czy ja zdążę jeszcze pojechać tam? Daleko to jest? Niby nie tak daleko. Wiesz co jest smutne? To jest 30 minut czasu rzeczywistego. W sensie, ale co? A, sprint. Tego jedzie. Wiem. No i co poradzisz, no? Nic nie poradzisz. Dobra, misja do transportu wzięta, mogę odejść. Wiesz, ja w bazie w razie czego mam coś takiego jak gips. Nie, tam nie mam, co? Tylko ja ci wtedy tylko powiem tak, że się pchasz w gips. To dosłownie. Może chociaż to sobie odrzucę, jak już biorę tyle, pakuję w siebie tyle leków. Już poczekam te 30 minut. Wiesz, złamaniu chodziło o to, że ja nie mogłem się ruszać kompletnie, nie? Teraz masz to zwichnięte? Teraz to mam po prostu gojenie i mogę sobie po prostu... A, tak w sensie, że... A, dobra, wiem. Rozumiem. Jak skoczę albo po prostu pobiegam, to co prawda mi się czas przedłuża, ale nie tracę HP, nie? Mhm. Już lepiej nawet jak mam... Jak już, to wolę mieć to dość dłuższy czas, niż żeby mi to HP leciało. No to normalne, jakbyś miał mieć połamane nogi, przepraszam. Byłoby słabo. Ale łapy jeszcze gorzej. Ale rąk chyba się nie da złamać. Da się. Tak? No, przestaje padać chyba. W sumie stoję przed dylematem, słabym dylematem, bo dostałem do wyboru dwa antybiotyki albo żelazny kastet poziom drugi, więc wiadomo, że biorę antybiotyki. Antybiotyków mamy sporo chyba już w tej chwili. Znaczy tak, ale tam to i tak w sumie.
Dobra, pojadę, poodkładam rzeczy do bazy, bo tak... Też muszę to zrobić, ale mam już 150 metrów do flaku handlowego, więc chyba już podjadę. O, dobra. Ulepszenie, które mi daje wszystko na plus. Jakie ulepszenie? Do czego? Ergonomiczny uchwyt. To jest ta modyfikacja. Wiem. Co, ja tylko muszę tu podejść? Nic więcej? Nie, porozmawiaj z handlarzem jeszcze. I on ci tylko jak spada, to żebyś się nie zdziwił, nie? No, I teraz jak pójdziesz do tamtego NPC-ta swojego, to masz tam quest poziom drugi. I tam już masz, powiedzmy, eliminację z transportem. Takie łączone, nie? To w ten sposób. Co prawda, lutu tam nie ma jakiegoś turbo OP, czy nie wiadomo co, ale przynajmniej więcej jak spaleci z tokenami. Ziomek nie ma nic ciekawego. Dobra, trzeba się stąd wynosić. Zostały 2 godzinki na powrót. Ja tam już w sumie siedzę w bazie, ale... Wykręcamy i spadamy! Ile tu zwierzątek jest, matko? To jest kolejny... No to jest kolejne miasto! Au! Ty gnoju. Podczas jazdy mi pizdną. Nie, ale zombiaków jest więcej, aktorii, to sporo więcej. Podczas samej mojej trasy tutaj już chyba minęło ich 20. A to nie wiem, ten ja czułam jakoś, nie? Jest więcej, jest. W tym miejscu nawet jest ich 5. A ja tylko jadę. I myślę, że tej nocy chyba wyjdę z bazy na eksplor. Można by było zrobić też taki challenge, na przykład pół na pół, dzień, noc. I w dzień budujemy, w nocy eksplorujemy. Można by było, mamy tutaj w bazie ognisko. No tak. A tu jest, dobra, bo chcę sobie klej zrobić. A ty biegaczu ty. O, 3 sztuki kleju akurat. Baza, słodka baza. Oczywiście nie ma miejsca już.
334 pociski do strzelby. Robi wrażenie. To jest swoje żelazo, weź sobie je zabierz. Mogę też to skorzystać. Dobra. Dobra, może z tą strzelbą chwilę poczekam. No ale co, chciałeś kraftować? Nie opłaca mi się, bo za 1/4 poziom mam tego do wytworzenia poziom 3. Ale ty tą strzelbę taką rurową? Ona jest bez sensu. A jaką mam stworzyć? No na pewno nie tą rurową. Zresztą zobacz sobie nawet tutaj. Wypróbuj sobie ją. I ta akurat rurowa ma tylko jedną amunicję, tak? Walniesz, nawet wystrzel i spróbuj sobie przeładować, zobaczysz ile to trwa. To żeby to nic nie uszkodzić. Widzisz? Co prawda nie ma tragedii, ale mogłoby być lepiej, nie? No to weź sobie to. Nie bierzesz tego? No jak ci się podoba, to masz. Masz, postrzelaj sobie nawet w dzieciaku. Ile ty kurwa amunicji tu miałeś? Baw się dobrze. Znaczy, daj na chwilę jeszcze strzelbę. Dobra. Tylko strzelbę. Masz. Coś tu dałeś? Czy... Jak się nie podoba, co to wyciągnie. Większy rozrzut, ale większe DPS-y. No to akurat chyba lepiej. No. I tak walisz z bliska, jakby nie patrzeć. Masz jakieś okulary w tej chwili na sobie? Cześć, zobaczę. Jakie masz? Ciemne okulary plus to... jeden do percepcji. Masz to. A to jest do tego. Expa. Moim zdaniem lepsze. No, wziąłem. 10 polimerów, 2 kleje i 5 części. 5 polimerów, 2 kleje, to ja mam klej. 5 części elektrycznych. Mam kleju, chuje. Gdzie są części elektryczne? Tu są części elektryczne. I gdzie się to robi? Ej, niemożliwe, nie? Weź aktor, postaw tutaj workbencha gdzieś. Koło tego nawet tu możesz postawić. Czekaj. A gdzie konkretnie? Tu? Obok tego? Bo to mi się przyda i to bardzo. W sumie tobie też się to przyda, więc może ci zrobię. Masz latarkę? Nie mam latarki, a co? W ogóle nie masz latarki? Nie. Dobra, ja na szczęście mam jeszcze jedną. Wrzuć sobie to do tego shotguna. Bo wiesz, że idziesz ze mną. Tylko daj mi chwilę, zobacz coś w tym, okej? Okay? Są tu jeszcze jakieś takie strzelby oprócz tej powtarzalnej, w sensie... Tak, to masz tiery. Tych broni ogólnie masz tiery. Bo nie wiem, jak tutaj mogę sprawdzić ich. Tylko musisz mieć schemat na to.
Łopata mi się nie przyda. Snajpa mi się przyda, snajpa też mi się nie przyda. Nie wiem, strzelba widzę tylko tego. No bo musisz mieć schemat na to. Znaczy tak, tylko nie po... czyli nie mogę jej zobaczyć na przykład. Chyba nie. Dopóki nie masz schematu, to chyba nie. Bo ona się potem jakby zamienia za tą strzelbę rurową, nie? Wiesz co chodzi, czy nie wiesz? Rozumiem. Ty masz tu jeszcze, jest jeden pocisk mi został. Dobra, czyli idziemy na wyprawę teraz, tak? Mm-hmm. Będzie ciekawie przynajmniej. Roweru nie biorę, bo chyba się nie przyda tym razem. A poczekasz chwilę, to sobie tak, zrobię tak, porządek. Tak. W sensie zrobię sobie porządek z wyposażeniem. Ja robię to samo, spokojnie. Tak, gdybyś widział, ile ja przy sobie aktualnie broń noszę pod ręką. Myślę, że podobnie sobie ja. A, i masz jeszcze to. To jest do... To jest do kuszy, tak? Mhm. Ja z kuszy nie korzystam, ale... No, myślałem, że jednak bierze się. Nie, łuk bardziej mi się przyda, w sensie, no, jest by tam mniejsze DPS niż kusza, ale tak minimalnie. No, okej. Okay. Czekaj, latarkę się którym włączałem. Nie wiem, jeszcze nie korzystałem z latarki. Jeszcze muszę zjeść, więc spokojnie, spokojnie, zaraz idziemy dopiero. Dobra, po def. Flinty chcesz, czy nie? Co chcę? Flinty. Nie, może nie. Dobra, tego jednak nie biorę. Ja wezmę sobie też może jakieś jedzenie. No możesz, możesz. Zostawię tutaj jakieś takie... W sumie sam muszę zjeść. I idziemy w Explore. Idziemy w Explore. Dobra, jedzenie jakieś znajdę, myślę. Latareczka po def. Tylko na razie tą latarkę to ty wyłącz. Ej, ale możemy coś zrobić dla testu, bo tak chciałem zacząć, nie? Weź sobie z mnie, powiedzmy teraz na inną amunicję, nie? W karabinie. No. Żebyśmy w tym samym momencie zaczęli przeładowywać. No. Bo wiem, że to ma tam w statystykach niby inny czas, ale... Dobra, ja mam już namierzone na naboje do strzelby. Okej. Okay. No ja też. 3, 4. Jest różnica, ale taka... Tylko ja mam 15 pocisków, a ty ile? Jeden mocny. Uważaj, bo chyba zębek się dostał do środka. Wiesz w sumie nad czym tak ubolewam po pewnym czasie tutaj? Mm. Że nie masz tutaj takiego wolnego chodu i... Wolnego chodu i... Zgaś tą kurwa latarkę, wszystkie zombiaki atraktujesz. No trochę ich jest. Dobra, to będzie przy okazji test, czy dalibyśmy sobie radę na lepszych zombiakach. Jest ciekawie, nie powiem. Chyba panie aktor... Chyba się zmienimy na ten nowy tryb. Dlaczego? Bo jest fajnie. Jedziemy eksplorować w nocy, w sensie, w sensie wiem, ale musimy biegać? Nie, ale jakoś się tak wolno chodzi, nie wiem czemu. W sensie, bo mi czas gipsu leci trochę. A, wiem, że to tam... Dobra, dobra, nie, no to śmiało, pewnie, że nie. Wiem, że trochę taki zapychacz czasu nie do tego odcinka, ale... Nie no, spokojnie, spokojnie. Najgorzej jak się rękę złamie wtedy, to... Nic chyba nie możesz robić, prawda?
Nie, wtedy mogę co prawda atakować, ale też będę tracił życie i mogę strzelać, ale nie tracę nic. No to trochę bez sensu. Lepiej przesiedzieć i po prostu się wyleczyć. Mhm. Ej, no i co? I nie jest przyjemniej tak sobie w nocy pohasać? No, nie odczuwam tego jeszcze chwilowo, póki... Zaalarmowałem. Nie wiem jakim cudem, ale zaalarmowałem je. Spokojnie, ty nie biegaj. Dobra. Przeskoczyć co prawda mogę, nie ma problemu. My tu nie wchodzimy, ja chcę wytłuc po prostu. Idź do przodu. A dla ekspert? To nie dla ekspert, tylko żeby po prostu się tu wiesz, nie pamiętały zbytnio. O, czekaj, ulepszę sobie coś, bo level wiem, nie? Raczej nie chciałbyś, żeby cię te zombiaki na przykład z tyłu zaatakowały. Mhm. Dobra, wezmę sobie perk, to przynajmniej szybciej przeładowywać będę. Widzę chickena. I królika. Uważaj, zombiak po lewej. Cały czas mnie hitują. Mamy problemy z FPS-ami? Na razie nie. Uważaj, bo to może być draka. Co to? Wilki. Jak wyleci. Widziałeś to? Dobra, to masz już klipa do shorta. O kurwa, co to było? Jaki fal to zrobił? Znaczy, z mojej perspektywy to on zrobił taki niczym przewrotka. No. Nie mogę. To było genialne. Dobra, to już wiesz, co jutro masz wstawiać do shorta. Żebyś wiedział. No kurwa, wilk. No ale mogłeś mi powiedzieć, że kurwa tam jest wilk. Znaczy ja dopiero go zauważyłem, jak on do ciebie podbiegł, bo tak go nie było słychać. No nie. No ja się zorientowałem w tym samym momencie, co ty. 24 poziom, ty, ja nie wiedziałem, że go ten młot zabije, powiem ci szczerze. Ale widać odleciał. No i to mocno. Widzisz, masz taki młot dzięki mnie. No dziękuję, dziękuję, no 6 poziom, jakby nie patrzeć. Znaczy, pewnie z perkami może tej strzelby aż tak nie odczuje, nie? No być może. Czemu on chodzi? Czekaj. Tam chodzi ten grubas, to trzeba do niego strzelać. Ty nie, ja mam tłumik. No wiem, jak ja strzelę, to... To się zlecą wszystkie. Dobra, oblutuj tutaj, ja je ściągnę stąd. Tutaj coś idzie, nie wiem skąd, ale coś idzie. Idzie koło mnie. Mnie pierdyknął. Tasiks. Uważaj. Dasz sobie radę? Znaczy jakby ja nie widzę, co tam jest, bo jest za ciemno. Tu nie ma nic, dobra, ja go zabiję. To jeden jest. O kurwa. W środku tu jest? Tak, w plecy. Idę, biegnę. Dobra, trochę przebiegłem, ale... Bo one mi tutaj z góry spadły, nie? No bo tu jest wszystko podpierane. Tu jest wejście na dach brajeczego.
Wow. Leć, ptaszku! Kolejny wystrzelony. Mam to udokumentowane wszystko. W ogóle jak wkradałeś tym młotem, to mi się kojarzy... Czekaj. Jak się tak zawalił. Ty jeleń! No, chodź tu. Tutaj fik się. Uważaj tam aktor, bo ja jelenia chcę obutować. Znaczy ja to patrzę, czy coś do ciebie przypadkiem nie podbiegnie z zapletu. No to dobrze robisz, bo jeszcze idę po chickena. W nocy jest chyba więcej zwierząt, tak mi się wydaje. Też fajniutko, bo niedźwiedzia możesz sobie spotkać, takiego małego. No, w dzień teoretycznie też. Tak, ale tutaj to ten się pojawi w nocy w dzień, w nocy w mieście. W nocy jest bardziej klimatycznie na pewno. Ale osobiście uważam, że niedźwiedzia w nocy to lepiej w jakimś... na jakimś dachu uciec. Aktor, need help? Schodzę. Wie co? No i weź tam kurwa w tej chwili, to chyba ściągną całą armię. Oczywiście, że tak, już idą. Wolałem strzelić. Tak, muszę się uleczyć. No, ja już drugi raz się leczę teraz. To niemożliwe. No, to już musi być źle. Nie, ale tych zombiaków jest znacznie więcej. Czekaj, ja sobie coś szybko zjem, wypiję. Wypiję ten taki napój z yuki. Dwa chickeny tu leżą, więc będę potrzebował twojej pomocy. Jest dużo zombiaków. Tylko mogę korzystać z broni tej, może strzelby, nie wiem. Możesz. Na pewno? Tak, napierdalaj ze wszystkiego. Biegnął. Czemu kurwa do mnie? Co ja tu zrobiłem? Mogę sprawdzić szybkowana? Tak. No i dobrze, że sprawdziłem. Co było? Mechanik technologii tom pierwszy i pułapka z rzutkami schemat. Elektroniczny przekaźnik przewodowy, chyba wziąć. Uważaj. Znaczy wiesz, w tym wypadku ty uważaj. Myślałem, że do ciebie poleci. Mów jak będą do mnie szły. Tam jest jeszcze jeden, bodajże królik. Wiesz, jeżeli też nie chcesz turbo hałasu, mogę strzelać z rewolwera. Myślisz, że to zrobi mniejszy hałas? Nie, ale... Dechuj mnie. Ja wiesz co, myślę, że jednak możemy wrócić na normalne godziny, czyli 18 godzin dnia i 6 nocy. Jednak zmiana. No słuchaj, no nie bawisz się teraz lepiej, jak jest trudniej? Ja się wiesz, bawię ty, znacznie lepiej. Ty tam się tłuczysz, ja tylko chodzę i w razie czego robię za awaryjne na plecy, nie? No tak, ale równie ty dobrze możesz w papę dostać. No. Chodzimy tutaj. Możemy, tylko czekaj, zjem coś na szybko. Tylko chyba sobie chwilowo strzelbę wyłączyć z ekwipu. W sensie. Zgadzam się z tobą. W sensie chwilowo może innych klawiszy niż dwójka nie trzymam, a dwójkę pod dwójką mam kastety. A my już dziękujemy. O kurde, to tak? Mhm.
biegnie do nas. Zeszedę. Zamknąłem mu drzwi. Akur, ty tchórzu. Jak on się przez ścianę próbuje przebić? To tym bardziej trzeba go zabić. Położył się. Teraz już na amen. Teraz poszedł już w dobranockę. W plecy. Ale to mnie w plecy. Dobra, bo ten jeszcze był. Ja ci powiem, że ty świetnie, kurwa, napierdalasz. W sensie, czy co? W sensie, że wybiłeś małego gnojka. Au, au, au. Dostałem knognabra. O, mam infekcję, nie. Może jednak przywrócić strzelbę do planu? No jak będzie trzeba, to tak. A nie trzeba? Plecy. Nie ma za co. Czekaj, ogłuszę. A. Widziałeś ty to? Bo, no ja ci strzeliłem tutaj bodaj... dwóch strzelbą. Wiesz, on, w sensie one pobiegły za tobą, ja tak patrzę, wiesz, celuję w nich strzelbą. Wiesz, już mówię, trudno, nie? Już nie będę do nich podbiegał z kasetem. No nie, ten z tym kasetem trochę lipa ci wyszła, powiem ci szczerze, on nie jest jakiś super, hiper dobry. Aktualnie nie. Ja tym młotem robię robotę, nie mam ani jednego perka w młoty nawet dodane. Dzień! No i popatrz, przeżyliśmy i się dobrze bawiliśmy. No. Trzeba więcej tych ekspedycji nocą robić. Mi się zaczyna podobać. Doszedę? Zbiegłem, bo dostawałem już dwa hity. Już, bezpiecznie. Dobra, jeszcze jedno w strzelby poszedłem. Szkoda, że nie ma tłumika do strzelb. Kurwa, jeszcze czego? Tłumik do strzelby, no to wymyślił. To ale szkoda. Wymyślił, naprawdę. Ale szkoda, no. Uważaj, palący się dziad. Ty się śmiejesz. A, to był dobry pomysł. Ty, tu są... Tu jest mechanik samochodowy. Jeden wchodzi na... No. Ja Ilk. Słyszałem... I tu jakiś dziwny. Kurwa. Kurwa, prawie i ja padłem. I to nie w noc. O dziwo. Skąd się wziął Birk, kurwa, w nocy, w dzień, w środku? Na dachu. Na dachu. Nie wiem, wiem jedno, nie mam już skręconej, znaczy złamanej nogi. To fakt. Trzeba patrzeć na pozytywy. Nie mogę. Minus jest taki, że mam cały level. Co w dupę? Mhm. Znaczy pół levela. Pozdrawiam Dewiko w komentarzu. Za miesiąc może zobaczy. No, oglądając przy okazji na drugiej karcie Zomboida sezon drugi. Ale ciekawie mu będzie oglądać tyle cięć.
Czemu tyle cięć? Nie, bo ile ty te odcinki ciałeś, to był hit. W sensie... We które? W sensie, a to wiesz, a to coś z netem, a to coś... Nie, ale teraz robię całościowy. Dużo więcej wasmatka nie miała? Ale jest plus, jak biegnę na polu, to mogę sobie takie ogłuszyć prawym. No to fakt. Nawet bez broni. To fakt. To jest akurat spoko, no. Ale wiesz. Oprócz tego to jest bezużyteczne. Zależy jak na to patrzy. Obiektywnie. O, ty już tu jesteś. Tych zombiaków jest znacznie więcej, naprawdę. No idzie do nas trochę jeszcze. No a ja już tutaj tłukę i tłukę. Już mam 464 zombiaki. Oblukałeś już to miejsce. Nie, ja tylko otworzyłem drzwi, bo słyszałem, że się tłukły. I zabiłeś wilka. Wilk, właśnie, czekaj, muszę go skurować, nie zniknie. Uważam, ci nie walnę. Tak, tutaj patrzę na dole, nie? Mhm. Mógłbyś mi miód z bazy wziąć. Kolejny poziom złapałem, matko, ile tych poziomów łapię? Dobra, to jest ich więcej, zombiaków. Tam na dole? Mhm. Jak się złożył. Oż ty. Masz klucz może? Nie. Ale w ogóle poczułem teraz taką satysfakcję. Czego? Podaszłem sobie to zombiaka, który nie mógł przejść przez rurę. Jak tam aktor? Fajnie się kurwa tłucze. Fajnie. Tu masz kilo w poziom czwarty. Benzyna i przepis na ropę, co sobie ten przepis na ropę weź. Tylko eks. Siekiera strzelecka poziom trzeci. Nie wiem czy nie mam, więc zraję czego ci oddam. Co tam się tak kurwa tłucze na górze? O, aktor się wkurwił. Ja zawsze teraz... Aktor Splint tu jest rajeczek, jakbyś chciał. Co jest? Splint. Sztywniacz. Dobra. Special for you. Coś tam, gdzie patrzyłem, czy na dole? W tej składce medycznej. O tu. Składce, szafce, kurwa, nie składce. Boże, co ja gadam? To wziąłem. Nie, jeszcze tam jest. Przy wejściu. Gdzie? Czekaj. Ja mówię o splincie, o tej, o tym usztywniaczu. A, wziąłeś, dobra, faktycznie. No, A widziałeś coś takiego? Patrz. Fajne, nie? Bazę sobie tylko w tym czyli tak nie zrobić. No ale chyba się nie da zamykać. Otwierać się da, zamykać się nie da. Dziwne. Idziemy tutaj. Poczekaj sekundę, bitka waży poziom 7. Mam, to chcesz? Możesz dać.
Wyrzuciłem. Kurwa, sraczki dostałem. Jezu. A kto ty strzał nie chciałeś? Czy strzał piór? Pióry, pióra, strzały. Mam 264 pióra. Mogę ci oddać połowę. No to połowę może dać. Mi się drugi stack już stworzył. To mi niepotrzebne. To sobie mogę tu wrzucić. Już nie mam miejsca, kurde. Chcesz amunicję do Magnum? Magnum to która była ta... Taki rewolwer w sumie. Jeszcze tego rewolwera nie mam, ale... To ci nie daje. Bo go później dopiero możemy w tym warsztacie. Wiesz co, ja mam tu troszeczkę inną miejscówkę, która może nam się spodobać we dwójkę. Miałem ją lutować sam. Tylko ona troszeczkę jeszcze stąd jest. To co, to rower? A masz rower? Mam. Ja nie mam. A, ja mam. Podstawowe czujniki, przełącznik schemat. Wiesz, gdyby to nie było zablokowane, to bym pojechał i ci to wziął. Wiem, ale że jest zablokowane. No to niestety musimy lutować po bliskie. Savage Country. Tutaj może być fajny loot, uważaj. Au, au, au! Aj, aj, aj! Uważaj, tu jest ich dużo. Wiem. Dobra, jak się wyczeka fajny moment, strzelba odpowiada. Na szósty poziom strzelby to powinna, kurwa. To jest dziwne, że ona jeszcze razki nie ciągnie przy okazji. Dobra, to chyba same ubrania jednak są. No to co, umieram się. No może coś pięknego znajdziemy. O, wzmacniający uchwyt. Temat. Tłucze? Czołgacz. O dziwo, zabiłem, żyję, jeszcze stoję na nogach. Gans! Owijki skórzane. To już cię nie interesuje. Chcesz piąty poziom pancerza ciężkiego? Mogę. Mam taki sam. Więcej zombie! Na szadę czy pomóc? Nie wiem ile ich tu będzie. Uważaj, bo on jeszcze żyje, 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 żyje! Jebaniutki, bez ręki. Nie, bo chciałem zdjąć taką modyfikację z... Chyba ile was tu jest? Uważaj, bo idę z nimi. O kurwa! Czy ty się z tamtym cierałeś trochę?
Wiem, że to śmiesznie zabrzmi, ale masz coś medycznego. Powiem ci, że to śmiesznie nie zabrzmi, mam ten sam problem. Hej, utwardzona skrzynia. Czekaj, ja mam chyba te wytrychy. Drewniany łuk, poziom pierwszy. Spróbuję ją rozebrać na części. Może ci zostawię skrzynki, bo ty masz perka od lutu. Jakieś buty, szmaty, nic ciekawego. Czekaj, ja wziąłem wytrychy? Wziąłem wytrychy. Dobra, lutuj okolice, bo to trochę zajmie niestety. Dobra. No jeden już pękł. Nie, za drugim razem mi się udało otworzyć. Żelazne rękawice, stalowe narzędzia, schemat. 10 wytrychów. Twoja amunicja. Czok strzelby. Bierz to. Co się? Pokaż, co tam masz. I tam widziałem środki medyczne? Tylko bandaż pierwszej pomocy. Bierz sobie. Nie zauważyłem, ja mam dwa na pasku jeszcze. O, wiesz, że można przecież tą gotówkę, starą gotówkę sobie wymienić. Już się wymienia? Tam podobno jak kolegi się pytałem, to tą gotówkę normalnie idziesz, oddajesz, ona ci się wymienia. Jeszcze słyszę? Ale nie wiem, tak tylko słyszałem. Nie? Ja ją zawsze skrapuję na papier. Kurwa, jak żeś mnie wystraszył. Człowieku, co ty robisz? Byś przebiegł, kurde, jak nie wiem. Uaaa! Bój się. O, idzie tam jakiś taki... Którędy ty szedłeś? Którędy ja szedłem? Ja tutaj sobie rozwalałem, o w tym miejscu. O tu. Widzę na dole. Cię. A ty żeś mi kurwa przebiegł, jak akurat rozwaliłem. Jestem na dachu. Aktor. Oj, ja coś widziałem fajnego. Wiem, gdzie idziemy teraz. Poczekaj tam na mnie. Sprawdź, czy dach jest czysty. O dziwo, jest czysty. Bo tu nawet nic nie ma. Z plecaka. Już wiem, gdzie idziemy. Ja mam coraz większą infekcję, mnie to trochę martwi. Nie masz, mogę ci pojechać po te leki. Ty, a wiesz co, a może ja zrobię to w ten sposób, że ty tutaj poczekasz. Odblokujesz mi rower swój, ja wezmę swój rower. I przyjadę. Dobra. To weź mi go postaw to. Ja chyba go nie mam zablokowanego, więc... A jednak. Dobra, wsiadaj i... Czekaj, gdzie ja jest nasza chałupa? Tam jest nasza chałupa. Dobra, ja tu czekam w rogu. O kurde. Przywaliłem aktor. Porysowałem go. Nawet jak powiem, że nie chcą, to i tak ty stwierdzisz, że z premedytacją. Czy ty zadrapałeś mu lakier? Tak, i to mocno. I opona scentrowana całkowicie. Czy koło, nie opona. Czy dwie ósemki praktycznie na przodzie i tyle. Czy jedną ósemkę na przodzie i tyle. Sorry, memory, no tak wyszło. Że ja nie wziąłem tego roweru, to jest kurwa dziwne. Stwierdziłem, że mi niepotrzebny. Jak ja teraz przyjadę?
A i masz amortyzatory do wymiany. Tak go przytrząchałem po wybojach. Mhm. Czemu się nie denerwujesz? Ja bym się wkurwił. Tam. Spokojnym trzeba być. Coś powiedział, ale się powstrzymam. Znaczy ty i Liga Legend to nie jest dobry okaz, ale... Dlatego już w nią nie gram. Spokojnie, jeszcze parę miesięcy i wrócisz. No urwa. Nie, na event 2x2x2x2. Z pewnością. Z pewnością, Artur, z pewnością. Ty nie mogę, kurwa, doczekać. Aż z uśmiechem wejdziesz do gry. Mega uśmiechem. I znowu napiszesz do Rito Games miłą wiadomość. Ej, no zirytowali mnie. Powitalną. A to mi bana przedłużyli, to już mnie wkurwili, no. Dzień dobry, ogólnie powitam. Chciałem powiedzieć, że przepraszam za swoją wiadomość. Na pewno. Prędzej chuj na chuju stanie, niż ja przeproszę Rito. I dajcie mi możliwość wyzywania innych, dziękuję. Polecam się. Tak naprawdę to nie, ale... I dajesz link do swojego kanału na YouTube. Ja bym inaczej nazwał. Kurwy z Riotu. A miałem wziąć taki. Gratulacje. Gratulacje. Właśnie oglądał nas jeden z... Za X czasu obejrzy sobie taką serię z przed X tak. lat. A ktoś aż taki sławny to ja nie jestem. Nie jesteś, a czy nie będziesz, to no, nie będę. Być raczej też nie będę. O, dobra, zobaczymy. I na czas ci powiem, popatrz na ten odcinek. To był aktor zbyt piękny. Wracam do ciebie. Wiesz co ci powiem, tak szczerze, tak znowu sobie zszedłem do kanałów, nie? No. Pierwsze lepsze co widzę skrzynię. Z lutem. Ale do jakich kanałów? Tutaj pod tym, jak masz tak... Boże, jak masz tutaj przejście takie. A, wiem. Jadę rowerem, jadę. O, jakie to piękne. Kościany nóż. Poziom szósty. Też mam szósty. Też masz? Dobra. Tylko sobie naprawię i jest git. Nie, chyba nie ma problemu, jak sobie to dokończę lutowanie. Nie, już jeszcze mi trochę brakuje do ciebie. Mięska sobie trochę nadrobiliśmy. Ja nie wiem, co za kurwa laguje, no. W sensie coś tak FPS-y zabiera. Tak. W szczególności, że nic się z tą grą nie dzieje. On wcale nie wykorzystuje teraz więcej RAM-u ani nic. No 30% procka grafiki i 30% RAM-u. Nic więcej. Rozumiem, żeby to jeszcze było, wiesz, no max, to nie wiem, trochluje wszystko i tak dalej. Ale tu się nic nie dzieje z tym. Pojechałem w złą stronę przez to.
A bo ty tu jesteś na dole. Jak ja byłem na tym Savage Camp. A to tu było chyba, tak. Byłeś na tym placu budowy? Nie byłeś chyba. Nie, chyba nie. Betoniarka! Ja tu sobie chwilę polutuję, okej? Mhm. Ja też wcale nie próżnuję, spokojnie. Po prostu do mnie dołączysz za chwilę i tyle. Ja już idę w stronę właśnie tego miejsca, co chciałem cię zabrać. Okej? Okej. Dobra, to jest wyjście z tych kanałów. Wiecie, wziąłem twój rower? Wziąłem twój rower. To takie kanały miałeś na myśli. Kurwa, nie w tą stronę idę. No pewnie, że nie w tą. Dwa razy idę w tą samą stronę. Blisko było. I tu mam kurwa największe lagi. Lagi na spadki FPS-ów. Jedyne co mi tam zostało w sumie to jest gromada zombie na dole, ale tak się zastanawiam, czy ma ten sens chodzenie, jeżeli nie wiem, tam jest loot. Uta fiksy jedne, no. Ale może jednak, jak już miałbym tutaj przychodzić, to poczekałbym. Na ciebie może. Nie mów, że się boisz. Wychodzisz stamtąd, czy nie? Ty jeszcze tam przeszukujesz? Czekaj. Nie no, przeszukaj sobie ten spokojnie, nie? To nie jest problem. Znaczy nie o to chodzi, tylko tutaj mi wyskoczyła ich cała gromada. Ja sobie lutuję sobie innego przy okazji. Jakie lagi. 0 FPS, technicznie. Jest 6 poziom wbiłem. Nadal śmierci brak. Tak, ale co zwiedzić tamte tereny? Okej. Okay.
Ty kurwa, rewolwerowiec. Napierdalasz tej broni jak głupi. Tom czwarty, chciałem tom czwarty. Bo będzie się ciężko z nimi walczyć. I wiesz co? To była strata czasu. Jak większość tutaj niestety. Co prawda mam jakiś tego... łup z zombiaka. No to nie taka strata czasu. Tak, ale poza jednymi tabletkami i 17 amunicji do strzelby to... Chyba ty do tej strzelby to masz cały arsenał. Jeszcze następnego blad mu nastarczy. Trochę żałuję, że ci tak oddałem to ochoczo. Bo co? Bo wykorzystam dobrze. Nie, bo ja też nie mam z czego strzelać. 13 pcisków tylko. Mogę ci oddać, ja nie korzystam z tego sztucera. A mam tej amunicji od nawalenia. Mam 6-2? Mhm. No przecież się umówiliśmy, że ci oddaję do pistoletu, a ty mi oddajesz tą. Ty kurwa, dziękusie. Chodź, gdzie jesteś, jestem blisko. Już jestem koło tego miejsca, gdzie chciałem być. Bo masz mi rower do oddania. No, ale ja idę na piechotę. No, tylko mógłbyś poczekać, bo już jestem blisko. To jest tom siódmy. Tutaj jestem. Tom siódmy. Serio? Dwa razy tom siódmy? Weź sobie i to. Trzymaj to amunicję. Weź sobie to. I masz czym strzelać. I gulinitkę tą trzeci. Czekaj, mam to? Kurde, ja... Z odcinkiem się trochę... Przesiedziałem. Wyciąć będziesz musiał. Nie, może nie.